Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku jesteśmy w obozie bandytów, w samym środku. Musimy porozmawiać z ludźmi i pozbierać od nich jakieś zadania. Hej, ty! Nie każdy chce z nami rozmawiać i to już zauważyłam na pewno, więc musimy poszukać ludzi, którzy jednak będą chcieli. Możemy też sobie zbierać wszystko, co nam się podoba. Jest Flair. Tu jest Giuseppe. Zajebiście się nazywa jak pizza normalnie. Super. Cześć, Flair. Hej. Jestem Flair. Jesteś nowy, prawda? Coś w tym stylu. Tylko nie bądź taki nieśmiały. Jeśli czegoś potrzebujesz, po prostu przyjdź do mnie. Eliksiry, uzbrojenie, tytoń, to wszystko znajdziesz właśnie u mnie. Wygrywasz częściej niż inni? Nie ma przegranych. Znasz powiedzenie, kto nie ma szczęścia w hazardzie, ten ma szczęście w miłości, prawda? Jak mógłbym go nie znać? What the fuck? Pogadajmy trochę, jeszcze się nie poznaliśmy. W sumie to nie mam nic przeciwko, też chciałabym cię poznać. Nie zdążyłeś się przedstawić, jak masz na imię? Nie powiem ci, bez imienia jest bardziej uwodzicielsko. Ale z ciebie Bachor, wyciągnąłeś ze mnie moje imię, a sam się nie przedstawisz? Jak mam cię zapamiętać? Nic prostszego, chcesz się przekonać? Sama nie wiem, może innym razem. O, nie śmielam cię? Zależy od okazji. Ale lubię stanowczość. Sądzę, że powinniśmy się lepiej zapoznać. Okej, będzie jakiś wątek romansowy, czy co? No to ciekawe by było. Pokaż mi, co masz. Masz jakieś fajne rzeczy. Antidotum. Goblinie jagody, przygarnę, bardzo chętnie. Tytoń, węgiel, podwójny, menzurka, jedwab. Masz jedwab. Wiecie co, kupujemy 3 szpule. Rolka utwardzonej skóry, bo możemy chyba jedwab sprzedać, nie? Dobra, cześć tam, superowo Flair, że jesteś. Tutaj chyba nie mogę wejść. Znaczy mogę, ale troszeczkę się fochać będziesz pewnie. Tam na górze nie widzę nic za bardzo. Tutaj nikogo nie ma. Zobaczmy. Ten tutaj non-stop łazi w jedną i w drugą stronę. Tu jest Isidro. Jeśli mogę spytać, kim jesteś? Jestem Isidro, wytwarzam łuki dla gryfów. Każdy łuk, który tu widzisz, został wykonany przeze mnie. Potrzebujesz pomocy? O nie, wolę samemu robić łuki. Ale jeśli się nad tym zastanowić, myślę, że możesz mi w czymś pomóc. Co mam zrobić? Najwyższy czas, żebym ponownie wysuszył drewno, tyle że ktoś musiałby je najpierw dla mnie zdobyć. Nie każ mi teraz rąbać drewna. Właśnie to miałem na myśli. Ale to nie tak, że chcę byle jakie drewno. Drewno na dobry łuk musi być elastyczne, ale nie za bardzo, bo inaczej nie uda ci się wystrzelić. Twardość jest ważna dla siły naciągu, ale sprawia, że łuk jest bardziej kruchy. Kilka lat temu odkryłam, że drewno makasowe jest idealne na łuk. Jest to jeden z powodów, dla których łuk gryfa spowoduje więcej szkód niż ten szmelc, którym posługują się ludzie jak księcia. Potrzebuję drewna makasowego, jest łatwo rozpoznawalne, ponieważ kora jest czarna jak smoła. Jeśli chcesz mi pomóc, przynieś mi to drewno. Okej, no. Ciekawe, ile będzie tego chciał. Zdobędę dla ciebie to drewno. Gdzie rosną makasy? W lesie jest ich kilka, po prostu miej oczy szeroko otwarte. 4 kłody powinny mi wystarczyć. Jednak upewnij się, że pnie nie mają za dużych pęknięć i nie są nadmiernie zagrzybione. Będę miał to na uwadze. Tak właściwie, to ile mi za to zapłacisz? Mógłbym ci sprzedać jeden z moich łuków po niższej cenie. Dobra, łuk brzmi przyzwoicie. Cieszę się, że się dogadaliśmy. Chociaż to pewnie taki łuk, który ja już mam na sobie, bo to jest też łuk gryfa, nie? No właśnie. Ale dobra, no niech będzie. Tu jest jakiś zapijaniec jeden wielki. Cześć, Molk. Okej, możemy go spytać, czemu tutaj leży. Mówiłeś coś? Cholera, nie widzisz, że jestem chory? Nie, co się stało?
Ostatnio z tych cholernych jaszczurów zapuścił się do naszego obozu, ale został natychmiast zabity przez jednego z naszych ludzi. Mogłem wziąć skórę, pazurę lub cokolwiek innego, a ja jak idiota odcięłam duży kawałek mięsa. Nagle wpadłem na pomysł, żeby upiec to mięso na rożnie i je zjeść. Pachniało wspaniale, żaden z tych idiotów nie powiedział mi, że gadzie mięso jest całkowicie niestrawne dla człowieka. Czuję się, jakbym miał kamienie w żołądku. Czy możesz przynieść mi eliksir na trawienie od czarnego maga z chaty nad nami? W zamian dam ci jeden z moich kołczanów. W porządku, pomogę ci. Pospiesz się, już długo nie wytrzymam. Niby mam coś, ale wolałabym jednak... Może mi się przywidziało, ale czy ty właśnie przystawiałeś się do Flair? Miałem sobie dobrą pogawędkę, w czym problem? W czym problem? Powiem ci coś teraz. Uprzejmie zostaw ją w spokoju, inaczej będziesz miał problem. Należy do mnie i nikogo innego. Nie sądzę. Flair sama zdecyduje, z kim chce porozmawiać. Ona nawet nie wie, co jest dla niej dobre. Ciągle zakochuje się w facetach takich jak ty. Ale to koniec. Ochronię ją, nawet jeśli będzie to kosztowało mnie życie. O kurdele! Save'a robię i będziemy, kurde... Chyba z łuku strzelać do typa, nie? Tak to jest, jak się chodzi na przyspieszeniu. W ogóle gościu jest jakimś leszczem totalnym, nie? Siemano. Okej, okay. Widzę, że nie ma już typa. Cześć, Flair. Zabiłeś go. To nie moja wina, że mnie zaatakował. Widziałam to, ale nie powinieneś był go zabijać, był tylko ślepym głupcem. Myślę, że miał co do tego inne podejście. Chciał mnie zabić. Nieistotne, nie lubię, kiedy ktoś musi umrzeć. To bardzo prymitywne. Cieszę się, że to on cię zaatakował. W przeciwnym razie miałbyś teraz duże kłopoty. Myślę, że przyda ci się teraz jego dom. Dom? No tak, jest teraz twój. Gdzie jest ten dom? Jesteś tuż przed nim, głuptasie. To ten na środku. A co się stanie, kiedy go nie zabije, tylko go pobije? Spróbujmy to zrobić. Bo jestem mega ciekawa. On za bardzo mi tam obrażeń nie zadaje, bo jest raczej leszczem, jeżeli chodzi o walkę bronią. A ja też go na spokojnie wyklepę. Szabla rozbójnika. Całkiem fajna broń jednoręczna. Ale wiecie, nie będę go zabijać, bo to jest bez sensu w takim razie. Zobaczmy. Wygrałeś, poddaję się. Więc nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli będę spotykał się z Flair, prawda? Czekajcie, on coś powiedział, nie? Kurde, akurat przeklikałam to. Ale pokazałeś Sethowi, raczej nie zadrze z tobą w najbliższym czasie. Ale nie chcę, żebym znowu porachował mu kości. Mam nadzieję, że teraz zostawił mnie w spokoju. Po prostu nie chciał zaakceptować, że niczego od niego nie chce. Ogólnie wydaje się być dość upartą osobą. Możesz zająć jego chatę. Dlaczego? Bo tak właściwie to należało na do mnie. Nie potrzebuję jej, a po prostu stoi się w niej kurzy. Możesz też zamieszkać, jeśli chcesz. Nie umiem odmówić. Gdzie jest ten dom? Tuż przed nim stoisz. Dobra, czyli lepiej to, myślę, wyszło w tym wypadku. Ale tak, pędzimy do czarnego maga, bo gościu tam się poskręca. Czy potrafisz zrobić miksturę na trawienie? Coś ty powiedział? Chciałem zapytać, jakich składników potrzebowałbyś do wykonania mikstury na trawienie. Molk zjadł mięso jaszczura i teraz kona z bólu. Mam niezbędne składniki, ale przynieś mi 5 ciemnych grzybów, dzięki czemu mikstura będzie jeszcze silniejsza. Oto 5 ciemnych grzybów. Dobra, za chwilę będzie gotowa. Spoko. No to fajnie. Dawaj, gościu, bo nie mam całego dnia. Oto mikstura. Dzięki, ty mi to przez ścianę dajesz, czy co? O matko, dobra. Molk. Myślałam, że już typ nie żyje, bo się położył normalnie orłem na ziemi. Trzymaj, to ci pomoże. Dzięki, stary. Coś mi się wydaje, że zaraz polecisz do tego kibla, nie? Jak nic. Oczywiście. Dobra, spoko. Brix, masz coś dla mnie do zrobienia jeszcze? Nie. Dobra, a jak my stoimy z zadaniami? Drewno na łuk, to musimy trochę pościnać. K
Kamienny krąg trzeba będzie znaleźć. Odpowiednie warunki. Skręty z ziela. Okej. Okay. Zapiski. Dobra. Kryształowa oko Dragomira. Amuletu. Kogoś, kto się zna na tych sprawach. A kto się kuźwa może znać na amuletach? Nie mam pojęcia. Ale idziemy poszukać tego drewna całego. A czy tutaj mogę teraz z wami pogadać? Na przykład o jakiegoś questa prosić? A więc tutaj jesteś tym nowym, o którym mówił Briggs. Tak, to prawda? Oczywiście, czy myślisz, że nie zauważono by, że ktoś wszedł do obozu? Rzeczy same, i czego chcesz? Szukam kogoś, kto chce trochę powalczyć. Ale to nie ze mną będziesz walczył. Odkąd wylądowali tu korsarze, stoczyliśmy kilka walk treningowych. Nie ma czegoś takiego jak wystarczający trening, a trening jest dla nas najważniejszy. Więc jesteś zainteresowany? Brzmi dobrze. Kiedy zaczynamy? Świetnie, korsarze mogą już być na plaży, więc możemy zacząć od razu. Weź ze sobą roperi, będziesz ich potrzebował. Czy ktoś jeszcze przyjdzie? Tak, mój kumpel jest czymś zajęty, ale zaraz powinien tutaj dotrzeć. Ale teraz rusz się, palce już mnie świerzbią. Do zobaczenia na dole. Dobra, spoko. Kelron, coś powiesz na to, że ja tutaj już jestem z wami? Chyba nie. Porywacze też mają to gdzieś. Ten jeden się trochę zaciął. Kan? Masz dla mnie jakiegoś questa? Nic z tych rzeczy, no dobra. Dobra, 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 dobra. Teraz pytanie, bo ja się znowu pogubiłam. Tędy chyba nie zajdę nigdzie za bardzo, nie? Chyba, że będzie drzewo właśnie makasowe. Tak myślałam, że możemy je tutaj znaleźć. Dobra, kłoda drzewa makasowego otrzymano. Pytanie, ile ja tego mam? Potrzebujemy czterech. Kłoda. Mamy trzy kłody, czyli jeszcze jedno drzewo. Tutaj też mogę zejść, w ogóle nie byłam tu. Wydaje mi się, że bez problemu, jeszcze jak pójdziemy w stronę... O, proszę, goblinie jagody, perfekcyjnie. Myślę, że jak pójdziemy w stronę... chociaż tutaj też może być jeszcze. Ale w stronę tego miejsca, gdzie byliśmy już kiedyś. Znaczy, w sumie nie byliśmy, bo tam zostawiłam to miejsce i w sumie nie powinnam iść w takim razie tędy. Chociaż w sumie tu mamy tego kłeścika z tymi korsarzami, więc moglibyśmy tutaj zaszaleć. O, proszę, mamy ekipę na plaży. Zobaczmy w takim razie. Hej, Melville, staruszku, jak tam? Dlaczego każesz swoim towarzyszom czekać tak długo? Musiałem znaleźć kogoś na tyle twardego, żeby z nami zadzierać. Wyśmienicie, mam nadzieję, że ten nowy jest dobry. Ostatnio można było użyć co najwyżej jako szmaty do podłogi. Nie ma odwagi tu przychodzić, czy dlaczego się nie pojawia. Już nie przyjdzie, dopadli go podczas ostatniego patrolu. To była tylko kwestia czasu, rzadko widywałem kogoś tak żałosnego. Zobaczymy, jak pożyteczne okaże się twoje znalezisko. Na pewno mu tego nie ułatwię. Bardzo byś mnie tym rozczarował. Gdzie w tym zabawa? Już mi się podobasz. Zaczynamy, czy jesteś w walce tak dobry jak w gadce? Chłopaki, możecie porozmawiać sobie później. Chcę w końcu zawalczyć. Masz rację, zaczynajmy. Wyjaśniłeś może zasady? Miałem to zrobić. A więc, żółtodziobie, przede wszystkim oddajesz nam całe swoje złoto. Każdy, kto chce z nami walczyć, musi to zrobić. Nie drażnij go, Zylanie, i tak ci nie uwierzy. Chłopie, przecież możemy sobie pożartować. Ale nie teraz, wyjaśnij mu wreszcie te zasady. Tak, wytłumaczę to sprawnie temu twojemu kanciastemu łbu. Więc zasady. Cóż, co mogę powiedzieć? Zawsze walczy się we dwoje. Płacisz z góry za wszystkie stoczone walki. Walka będzie cię kosztować 50 ropery. Jeśli wygrasz, otrzymasz wypłatę przeciwnika. Ktoś musi zajmować się finansami. Z reguły Melville nas tutaj ogarnia. Chciałbym podkreślić, że są to walki treningowe, więc nie chcemy tutaj odciętych kończyn. Walczymy na gołe pięści i bez ubrania. Walczymy uczciwie, więc żadnych kopnięć w jaja ani palców w oczy. A co jeśli to zrobię? To będzie ci nie do śmiechu, tylko spróbuj, a z czego nas popamiętasz. Zgubiłem wątek. Na czym skończyliśmy? Żadnych brudnych sztuczek, inaczej oberwę.
Dobra, musisz sam zatroszczyć się o swoje kontuzje i myślę, że to wszystko. Jeśli ktoś przegra, otrzyma nagrodę pocieszenia w wysokości 50 roperii. Teraz idź do Melvina. Wybierz swojego pierwszego przeciwnika. Azylan, możemy cię okraść teraz, też widzę. O, oczywiście to są nasi korsarze, których już znamy, nie? Ale tutaj możemy pookradać jeszcze troszkę. Dobra, robimy zapis. Dobra, panowie, stójcie sobie tutaj, ja wybywam. Bo fajnie by było poeksplorować. Dobra, w sumie nie musimy się teleportować. Idziemy na piechotkę. Idziemy zobaczyć, co tam na tym pustkowiu jeszcze gra. A w sumie, to wiecie co, tepniemy się do środkowej dzielnicy. I pójdziemy do Garota po jakiś lepszy łuk. Na przykład po długi łuk, bo jestem w stanie już go założyć, więc warto by było. Dzień dobry, witam. Cześć, Garot. Mam skóry w ogóle pewnie jakieś dla ciebie, nie? Skóra cieniostwora, warga, dzika i wilka. Superowo. Spojrzeć na rzemiosło twoje chcę. Łuk mandragory, ciężka kusza, kusza bojowa, łuk bukowy. Tak, to o ten łuk mi chodziło w sumie. On będzie lepszy. Ale 6 zręczności nam brakuje. Czyli jakbyśmy znaleźli kastora, to byśmy mogli sobie zrobić eliksirę, nie? Do zręczności. W sumie i tak by się przydało, bo już się zręczności na pewno nie będziemy uczyć. Ja mam dalej ten pasek, który daje mi tą celność, no nie? Plus 10. Czyli mamy 59, czyli mamy... Dobra, no to w takim razie do bandytów z powrotem myślę, że pójdziemy. Z dwóch powodów. Po pierwsze, tutaj był gościu, który uczył mnie strzelania z łuku. I damy sobie... Myślę, że przeskoczymy nawet ten próg punktowy. To był Kelron, no nie? Podszkolić mnie w łucznictwie. Piątka. I teraz mamy 64 i piątka. I jeszcze nie przeskoczyliśmy sobie progu. Dobra, czyli zbieramy na nowy poziom. Idziemy szukać kastora. W sumie. Bo on by mi dał te miksturki. A mamy sporo pieniędzy, więc by mi zrobił z tych zielonych kryształów na spokojnie. Też zobaczymy, czy tutaj ci goście nie mają czegoś do zaoferowania. Byłoby dobrze, gdyby mieli. Bo tutaj też jest paru przecież bandytów, którzy mają imiona. No i też byśmy zbadali teren, gdzie jest też to drzewo makasowe, jeszcze jedno. To jest Ferhat. Wszystko w porządku. Wszystko w porządku, nawet za bardzo. Czy usłyszałem w twoim głosie kropelkę goryczy? Można tak powiedzieć. Wykrztuś to z siebie, co się stało? Miałem jutro stawić się na randkę w mieście, ale zostałem przydzielony do warty. Jeśli pójdę, to stracę pracę, a jeśli nie pójdę, to mogę już nigdy więcej nie zobaczyć tej dziewczyny. Chcesz, żebym wziął za ciebie wartę? A jesteś do tego wystarczająco zręczny? Oczywiście, że tak, ćwiczę codziennie. Widzę, że jesteś dość zręczny. Widocznie masz wystarczające umiejętności. Szczerze, nie spodziewałem się tego. Tak więc byłbym wdzięczny, gdybyś mnie zastąpił. Wezmę za ciebie wartę. Naprawdę, człowieku, nie masz pojęcia, jaką wyświadczasz mi przysługę. Nie ma sprawy, a dostanę coś za to? Co powiesz na mój stary łuk? Jest mi już zbędny, a i tak już zamówiłem nowy dla od Isidro. Więc możesz go zatrzymać, jeśli staniesz za mnie na warcie. Myślę, że zdecydowanie dobrze sobie z tym poradzę. Przyjdziesz jutro wieczorem? Tak. Bądź na czas, nie mogę na ciebie za długo czekać, bo jeszcze muszę dotrzeć do miasta. Jutro wieczorem, tak? Mam nadzieję, że jutro, a nie dzisiaj. Że tak powiem, bo jest 15. Dobra. No i tutaj byśmy pozwiedzali te tereny. Tu jest ta sadzawka. W
wszystko i tak dalej. No i tutaj też było sporo tych drzew makasowych. Możliwe, że już je powycinałam, ale możliwe też, że nie. Także myślę, że warto pochodzić tutaj i zobaczyć. Tutaj są jakieś itemsy dla mnie. Cudownie. Tu jest na przykład drzewo makasowe. Właśnie, więc perfekcyjnie. Okej. Czyli mamy już 4 kłody. Super. Zobaczmy może najpierw tutaj w górę. Chociaż nie, najpierw zejdziemy na dół właśnie tu. No i tutaj pamiętam właśnie, że zostawiałam itemy. Też tutaj mi postać za bardzo nie chciała wejść. I to też był pewien problem. O. Są jakieś rzeczy. Kilo w kość szkieletu. Zróbmy jakiegoś sejwika. No tak dzisiaj trochę bezzadaniowo nam to wychodzi, niestety. No ale dobra, czasami też są takie odcinki. Ale bardzo miło, że jesteśmy w stanie już po tym pustkowiu się poruszać na tyle, że nic nam się nie stanie. Tu jest jakaś roślina, bardzo chętnie bym ją zdobyła, jakby się dało. No, smoczy korzeń, tak sądziłam. Zobaczmy. No nie, no błagam cię, wchodź tutaj. Mamy cię. Pospacerujemy troszkę. Popatrzymy, co tutaj można znaleźć. No fajnie by było znaleźć kastora, to byśmy założyli nowy łuk. Gdzie my teraz w sumie idziemy? Okej. Idziemy z powrotem na tereny takie dosyć niemiłe. Topór runiczny. Okej. Całkiem dobra broń. Natomiast nam się ona na pewno nie przyda. Tutaj też jakieś czary. Czary, mary i tak dalej. Spoko by też było od strony, wiecie, wolnego obozu pochodzić. Tu są zębacze. Zwykłe, zwykłe. Przez chwilę się bałam, że może być smoczy zębacz. Bo jestem w sumie ciekawa, jakby sobie ze smoczym zębaczem byśmy poradzili. O, to są jakieś drzwi. Jakbyśmy sobie poradzili, wiecie, tak, po prostu z łuku, bo wcześniej biłam z broni. O, proszę. Dalej nie przejdziesz, zawróć. To tylko negocjacje, obóz bandytów. Dlaczego tu jakaś kobita leży? Dobre pytanie. Czego chcesz? Nie możesz mnie wreszcie zostawić w spokoju? Nie zrobię ci krzywdy. Więc po co tu jesteś? Jak masz na imię? Nie widzę powodu, czemu miałoby cię o to obchodzić. Potrzebuję informacji. Czemu mam ci cokolwiek powiedzieć? Poproszono mnie o sprzedanie cię. Jako niewolnicę? Coś w tym stylu, raczej jako prostytutkę. Nie możesz tego zrobić, nic ode mnie nie usłyszysz, wolałabym umrzeć. Kurde, zaczęliśmy jakiegoś questa bez sensu. Chcesz, żebym przekazał to Sajdowi? Po prostu idź, wolałabym umrzeć z godnością niż splamić swój honor. Umieranie bez godności też jest całkiem dobre, ale tak się składa, że mogę ci w tym pomóc. Twój szef chce za mnie pieniędzy, miałbyś kłopoty. To właśnie mnie nakręca. Czy ktoś ci kiedyś powiedział, że wyglądasz uroczo? Zostaw mnie w spokoju i idź stąd. Więc współpracujesz, czy mam cię zmusić do współpracy? Powiem, co chcesz wiedzieć, a potem pozwól odejść. Nie można było tak od razu. Jak masz na imię? Skąd pochodzisz? Z rodziny kupieckiej w mieście bogatej. Kiedyś taką byliśmy, odkąd mój ojciec zaczął marnować pieniądze na hazard, sprawy szybko się pogorszyły. To wszystko. Trochę... Aj. O kurde. To tylko negocjacje.
Okej, no to ciekawie widzę, tutaj coś zaczęłam robić, nawet nie wiedząc co. Perfekto. Słyszę mruczenie. Czyli są tutaj jakieś zębacze. Ano są. Możemy je sobie wystrzelać w ten sposób. Dobranoc. Powiem wam, że ja nie wiem, gdzie ja wchodzę, co ja robię w ogóle. Tak sobie przyszłam na pustkowie i robimy po prostu jedną wielką rozpierduchę. Bryła lodu. Ognista pokrzywa. Dobra, no będziemy zwiedzać dalej w takim razie. Te pustkowie. Chociaż nie ukrywam, wolałabym to robić z kastorem. A, tutaj nic nie ma. Tu jestem w stanie wrócić na górę? Powinnam być w sumie, nie? Dobra. Bo tu są jakieś rozpadliny, cuda. No dobra. Zębacz. Zębacz. Kolejny zębacz i dobranoc. Ciekawi mnie, czy znajdziemy tą roślinę, która wygląda jak smocza głowa, nie? Tak wiecie, tak sami z siebie. Możliwe, że ją znajdziemy tutaj na pustkowiu sami. Że tak powiem, nie boję się już tutaj chodzić, bo widzę, że nam to całkiem dobrze idzie. Po prostu trzeba się rozglądać. A tu jest chyba ślepy. Nie jest ślepy zaułek. To jest na tyle pusto, jeżeli chodzi o przeciwników, że tutaj byłam, bo tu jest kastor. Siema. Super, że jesteś, mordeczko. Ty teraz rób mi mikstury zręczności hurtowo. Hej, ty. Kastor. Uważ dla mnie jeden ten. Przygotuj dla mnie życia, siły. Nie możesz mi zręczności zrobić? Możesz mi zrobić więcej mikstur? Po prostu przynieś mi więcej kryształów. Eliksir siły, niebieski. Zręczność. Dobra. Rób mi. Zręczności. Będziemy spamić. Tyle, ile mogę, nie? Dobra, już nie mogę więcej. Dajcie mi znać, czy robimy mikstury do siły, czy do życia. Bo z czerwonych możemy zrobić albo jedne, albo drugie. I pytanie, co nam się bardziej przyda? Bo ta siła, jednak dzięki niej będziemy mieli też lepsze obrażenia, prawda? Więc wypadałoby też ewentualnie coś z tym tutaj działać. 116 zręczności, zakładamy nowy łuk. Pięknie. Dobra, na razie z kastorem nie będziemy tutaj szaleć chyba. Idziemy poszaleć samemu. Bo tutaj jest jeszcze co robić, nie? Może nie tu, ale w tę stronę mogę pójść. Okej. Kostka teleportacyjna. Ciekawe, co za miejscem się odblokowało. O cholera jasna. Szkieleta?
Wchodzą strzały, na szczęście. Okej, dobra, tu jest jakieś dziwne miejsce. Chyba powinnam po tym terenie jednak z Castorem chodzić, co? Znaczy, może nie konkretnie po tym, ale w ogóle. Może być tak, że nam się będą pokrywać miejscówy teraz, gdzie będziemy chodzić. I to niekoniecznie może mieć sens. Ciekawi mnie, czy też na przykład na jakichś orków się nie natknę. Co tam się dzieje na dole? Nie mam pojęcia. Tam się wargi leją z tymi zębaczami. Możesz to zebrać, dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że wchodzę w jakieś mega dziwne miejsce. Dobra. Jestem w stanie sobie wystrzelać tutaj zębacze. Okej. Niestety nie dosięgnę. Dobra, no. Więcej zębaczy. Może jak będzie jakiś smoczy zębacz. Na razie nie widzę takowego. Wszystkie są, że tak powiem, normalne. Zwykłe, nie smocze. Tu jest smoczy zębacz. O kurde. Zeżre mnie ten smoczy zaraz. Trafię? Trafiłam! Pięknie! Kurde, ile tych zębaczy, trupów. Co tu się dzieje? O, siema. Nie zauważyłam cię kompletnie. Dobra. To w takim razie spacerujemy sobie dalej. Smoczy zębacz. Skoro są smocze zębacze, to może... Podkreślam, może znajdziemy tą roślinę. Może ja nie muszę typowo, wiecie, znaleźć smoka, bo to by było trochę powalone, ale wystarczy może smoczego zębacza znaleźć odpowiedniego. I wtedy może być tak, że znajdziemy tą roślinę. Bardzo możliwe to jest. Kurde, wąwozów. O, oh, fuck, this shit. Ajajaj, nie ma opcji, że ja to przeżyję. Teraz to na pewno nie. Nie zapisałam się chyba nigdzie, nie? Bo po co? Zapis jest pewnie gdzieś w piździe. Bo się nie spodziewałam, że się na mnie rzuci cała grupa. Of course. No nie dało się lepszego miejsca na zapis znaleźć. Dobra, wszystko po kolei. Na razie chyba stąd spadamy. Myślę, że stąd spadamy. No, odpalamy kostkę teleportacyjną. Wieża maga na pustkowiu. Mamy tutaj znacznik, więc jest git. Do bandytów idziemy. Idziemy oddać drewno. Tu jest ten gościu. Kto z tym drewnem miał tutaj te rzeczy? Nie mam pojęcia, zaraz. Tutaj na dole gdzieś był typo, nie? Tutaj? Tak, tylko... A to Isidro był, dobra. Mam drewno.
Pokażę i sprawdzę jakość. Jest kilka miejsc, w których być może nie pracowałeś zbyt sprawnie, ale dałeś sobie z tym radę. Co z nagrodą? Możesz kupić łuk po obniżonej cenie. Może nawet ci do niego coś dorzucę. Zobaczmy ten łuk. Czy to on będzie lepszy, gorszy? Czy jaki? To jest łuk gryfa niby, więc w teorii ten, co już mieliśmy, ale w praktyce... Tak, to jest ten sam. To bez sensu. Ale możemy teraz obejrzeć w ogóle jego łuki, bo wcześniej nie mogliśmy. Także może ma coś jeszcze ciekawego. Co prawda kupiłam przed chwilą lepszy łuk, ale może coś ma. Łuk gryfa. Co ty masz za biedę tutaj, człowieku, w ogóle? Masz strzały, to sobie na pewno wezmę. Dobra. Jakieś questy jeszcze? To tylko negocjacje, zmiana warty. Powiedział mi o walkach. To na razie nie. Musimy iść na bagno, wiecie? Więc wypadałoby się kimnąć w łóżku u kogoś i spróbować zasadzić to bagienne ziele. Wtedy by nam Leo mógł powiedzieć, gdzie możemy szukać tego wszystkiego. Do rana. Okej, okay, żadne zadanie się nie anulowało? Nie. Czyli jest okej. Okay. Czyli na bagno teraz. Okej, musimy zejść oczywiście na dół. Może nie w ten sposób, ale już mi się nie chciało po głupiej drabinie schodzić. W końcu mamy akrobatykę po coś, nie? Dobra, on coś mówił o tej piramidzie pierwszej, nie? Dobrze, mi się kojarzy. Nasiona bagiennego ziela będą rosły szybko. Na brzegu przy obozie ekspedycji na bagnie. Może być tutaj na przykład. Teraz też szukaj tych nasion. Przy okazji mieszki pootwieramy. Miodowy tytoń, podwójny tytoń, lekka ryba, wytrychy 3. Ciężka ryba. Dużo mam muszli, ale nie chcę mi się ich otwierać. Skórzany mieszek. No dobre pytanie. To jest ziarno, akurat nie bagienne ziele. Jedwab. No ja się pytam. O, mamy list przecież też. Rozkaz wygnania... dobra. Z tego powodu nie mogę dłużej tolerować twoich eksperymentów. Mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z zagrożenia, na jakie narażasz siebie i nas wszystkich. Z wielką trudnością przyszło nam rzucenie czaru niepamięci na kopaczy i uratowanie sytuacji. Pamiętasz, czym wtedy groził nam książę? Gdyby dowiedział się o tym, a czym byłoby Asun bez klasztoru? Gdyby twoje eksperymenty się powiodły... Z bólem serca jestem zmuszony tymczasowo wydalić cię z klasztoru. Wiedz jednak, że drzwi zawsze stoją przed tobą otworem. Ty tylko zboczysz z tej mrocznej ścieżki, Karador. No, no. Ciekawe. Kurde, te ziarna. Bagienne ziele, te sprawy. Burak cukrowy? Okej. Okay. O, gdybym ja wiedziała, gdzie my to mamy... To by było prościej, a ja tego nie widzę. Chłop mi dał nasiona. A ja nie wiem, gdzie one są. Niedobrze. Dobra, no to na razie chyba nic nie zrobię. Chociaż z drugiej strony, co my możemy teraz zrobić tak naprawdę?
Magiczny eksperyment. A, kamienny krąg też był całkiem niedaleko. To sprawdźmy ten kamienny krąg. Bo wiem w sumie, gdzie to jest. W takim razie chyba. Tak więc będzie to bez problemu raczej do zrobienia. Fajnie tak chodzić po tym pustkowiu i wiecie, nie gubić się. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy gubić się to może się gubimy, ale wiecie, nie boję się tutaj chodzić. Dobra, Ferhat chciał później, żebym przyszła. Na lewo, tak? Czyli tutaj do góry. No proszę. Co my tu mamy? Pierścień życia. Wilczek, wilczek. Drugi był poobijany. Dlaczego? To dobre pytanie jest, dlaczego? Okej. Dobra, no to już wiemy, gdzie idziemy w takim razie. Jest kamienny krąg. Super. Są gobliny. Są zębacze, standardowo. Ale okej, ogarniemy ten magiczny eksperyment i myślę, że będziemy mogli skończyć odcinek dzisiaj. Tą jaszczurkę to ja w ogóle wysnajpiłam. Gobliniarskie. Okej. I zębacze. To już wiemy, co to było za zgromadzenie przy tym kręgu. Takie duże. Coś też na nim leży. Zobaczmy. Obsydian. Okej. Kolejne rośliny. Zobaczymy za chwilę, jak ten kłościk się potoczy. Z tą barierą ochronną. Myślę, że jak staniemy tutaj, to będzie git. Zobaczmy. To będzie w zwojach, podejrzewam. Bo to jakieś zaklęcie było. Zobaczmy. Zaklęcie ochronne. Co tutaj nie działa? Jak to kuźwa nie działa? Udało mi się rzucić zaklęcie, ale nic się specjalnie nie stało. Myślę, że zaklęcie zawiodło. Nie chciałam światła, ale dobra, niech będzie. Dobra, to idziemy go powiadomić. Zobaczymy, co on na to. Interesuje cię praca? Zależy od pracy i wynagrodzenia, Briggs. Widzę, że szybko się uczysz. Na pewno je otrzymasz. Co to za praca? Potrzebuję kogoś, kto wynegocjowałby cenę prostytutki. Mamy ją już od kilku tygodni, przeurocza. Jej ojciec sprzedał ją na krótko przed ślubem, bo nie radził sobie z długami. Od tamtej pory trzymamy ją w zamknięciu, żeby była posłuszna. Nadszedł czas zmian. Said chce się jej pozbyć, nawet jeśli niektórym z nas się to nie podoba. I tu właśnie wchodzisz ty. Komu mam ją sprzedać? Najpierw musiałbyś znaleźć kogoś, kto ją zechce. Trudność polega na tym, że Said nie odda jej przed zawarciem umowy. Ale jej wartość rynkowa jest dość wysoka. Wynegocjowanie dobrej ceny nie będzie łatwe. Kiedy kogoś znajdziesz, przyjdź do mnie. Beze mnie nie dostaniesz pozwolenia od Saida. A kto może być zainteresowany? Myślałem, że jesteś trochę mądrzejszy. Na wyspie jest tylko jeden burdel. To powinien być twój pierwszy traf. Jest naprawdę ładna. Mogą być nią zainteresowani też inni. Na przykład kto? Lata temu mieliśmy klienta, który pracował dla księcia. Nazywa się Mehandro i często przysiaduje w łaźni. Był wtedy z nas bardzo zadowolony. Jeśli dobrze to rozegrasz, to może udać się zdobyć jego zaufanie.
Dobra, zrobię to. Ruszaj w drogę i nie marnuj swojego czasu. Ile warta jest dziewczyna? Dużo. Sayed szacuje ją na 2000 roperi, ale nikt tyle nie zapłaci. Nie obchodzi go, za ile ją sprzedasz. Sayedowi należy jedynie za udział w wysokości 650. Sprzedaż ją za mniej i będziesz musiał sięgnąć do własnej kieszeni. Jak sprzedaż ją za dobrą sumkę, możesz sporo na tym zyskać. Myślę, że to uczciwe. Powiedz ludziom, że nie działasz dla większego dobra. Wtedy są gotowi zapłacić więcej. Że działasz, okej. Jak ona wygląda? Dobra, sylwetka, brunetka, zielono, czy jak dobrze pamiętam. Nic więcej? Co tu więcej mówić? Mówiłem ci, że jest wspaniała. Ciesz się, chcesz, żebym opisał ci każdą część z osobna? Ile ma wzrostu? Sięga mi do brody, więc ani za wysoka, ani za niska. Raczej przeciętna. Przeciętna na pewno dobrze się sprzeda. Przekonaj się sam, jestem pewien, że Sayed nie będzie miał nic przeciwko, jeśli trochę ją obadasz. Gdzie jest ta dziewczyna? Sayed zamknął ją w swoim lochu, żeby ją utemperować. Zapewne nic się nie zmieniło. Gdzie jest ten loch? W domu Sayeda. Musisz jednak poprosić Sayeda o pozwolenie, jeśli chcesz ją zobaczyć. Dom jest pilnie strzeżony, więc nie rób nic nieroztropnego. A skąd pochodzi? Nie mam pojęcia. Okej, spoko. Czyli chyba do Sayeda będziemy mogli wejść. Na to wychodzi. Zobaczymy. Przetestowałem twoje zaklęcie. Zadziałało? Niezbyt. Nic z tego nie wyszło, oprócz odrobiny światła i dymu. Wydaje mi się, że energia nie była wystarczająca do aktywacji. Za chwilę poprawię formułę. Utrudni to wypowiedzenie zaklęcia, ale zapewni większą stabilność. Oto najlepiej od razu sprawdzić, czy wszystko działa zgodnie z planem. Dobra, no to idę tam w takim razie. Chociaż to jedno zadanie byśmy mogli zrobić, co? W sumie dlaczego ja nie korzystam z tej akrobatyki? Wiem, że się trochę ekran trzęsie, no ale trudno. Mamy też tą wartę na kolejny odcinek. Myślę, że wszystko jest do zrobienia. Jeszcze nie ma wieczoru, więc chyba na spokojnie. Okej. Trochę zaczęło padać niestety. No proszę, kolejne zębacze się zrespiły, tak? Dobra. Zaklęcie. To tutaj nie działa. Że mam za mało many, tak. Dobra. To jeszcze raz. Piąteczka. O cholera jasna! O kurde! Niedobrze. Bardzo niedobrze. Chyba nie miało tak być. O cholera jasna. Trzeba pokonać te stwory, nie? Magiczny eksperyment. Najpierw zostaje porażony piorunem, a potem pojawia się horda nieumarłych. Inaczej wyobrażam sobie zaklęcie ochronne. Myślę, że nie tylko ty, stary. No strzelaj w to. Idziemy to ogarnąć. A, zniknęły. No dobra. No to do obozu bandytów z powrotem. I zobaczmy, co teraz powie na to czarny mag. Hej ty, do mnie mówisz? Oczywiście, że tak, widzisz tu kogoś innego. Mogłeś mieć na myśli kogoś innego. Nigdy nie kwestionuj Rodrigo. Dobra. Zrobiłeś już wiele dla Sayeda, pomimo, że jesteś tu nowy. W ramach podziękowania możesz wziąć udział w jednym z naszych napadów. Uwierz mi, każdy świeżak oddałby wszystko, aby móc być jego częścią. Jeśli jesteś zainteresowany, przyjdź jutro wieczorem. Nie czekam na nikogo, zwłaszcza na żółtodziobów. Okej. No dobra. Siema, czarny magu.
Myślałem, że poprawiłeś formułę. Znowu coś nie zadziałało? Zadziałało świetnie. Najpierw strzelił we mnie piorun, a potem otoczyła mnie banda nieumarłych. Świetne. Co sobie myślałeś? Niemożliwe. Przez moją nieuwagę umieściłem błąd w formule. Powinienem wiedzieć, że magia nie zadziała tak, jak chcemy. Nie ma powodu do nerwów. Żartujesz. Zanim mnie znowu obrazisz, lepiej mnie posłuchaj. W międzyczasie nie siedziałem bezczynnie i myślę, że znalazłem rozwiązanie. Podaj mi powód, czemu powinienem ci pomóc. Do tej pory pracowałeś dla mnie za darmo i prawdopodobnie tak zostanie, jeśli teraz sobie pójdziesz. Nie widzi mi się nagroda, tchórza. Potraktuj to jako aprobatę. Nie byłbym zaskoczony, gdyby znowu coś poszło nie tak, ale wiadomo, nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dobra. No to idziemy. No to idziemy po raz setny, kuźwa. Dobra, będzie dłuższy film. Trudno. Pędzimy. Bo chcę mieć tego questa z głowy. Chociaż jednego na dzisiaj. Reszta to nam, widzę, trochę nie poszła. Znaczy, dużo pozwiedzaliśmy. Chociaż części nie udało się, wiecie, zapisać, że tak powiem, progresu. Ale to nic. Ważne, żeby zdążyć na wartę, którą się zajmiemy ewidentnie w kolejnym odcinku. Skoro Ferhart tutaj sobie stoi. Dobra. O, kurde, super. Smoczy zębacz się teraz pojawił. Dajemy czadu. Dobra, jeszcze raz mikstura. Jeszcze raz zaklęcie. Może teraz się uda. Piąteczka. Chyba się udało. Magiczny eksperyment. Ej, ten ognik za mną chodzi. What the fuck? Udało mi się przyzwać ognika. Nawet daje się przerażać pobliskie stworzenia. Smoczy zębacz uciekł, jakby go gonił sam Beliar. To prawda. Dobra, ale ten ognik za mną teraz chodzi, więc wypadałoby chyba się wrócić razem z tym ognikiem, nie? O cholera jasna. Mam dalej tego ognika za sobą? Mam, no spadł nawet za mną. Magiczny pył. Nie mam many, więc pędzimy chyba normalnie. Tędy to było. Kurde, no, masakra. Okej, myślałam, że się pomyliłam i poszłam gdzieś indziej. Nie wiem, czy będzie zachwycony takim efektem nasz czarny mag. Szczególnie, że ognik mi pomógł tylko chwilę i zniknął. Ach, nie tędy. Jesteś wreszcie, przetestowałeś zaklęcie? Tak, tym razem zadziałało. Smoczy zębacz próbował mnie zaatakować, ale zmienił zdanie. Uciekał, jakby gonił go sam Beliar. Zaklęcie powinno trzymać bestię na dystans. W takim wypadku zrobię ich więcej. Zostało mi trochę jedwabiu, który Rodrigo dał mi na moją szatę. Może przydać się do czegoś. Zawsze możesz sprzedać go w mieście. Dzięki bardzo. Super, moi drodzy. No, zakończymy odcinek już w tym miejscu. Jest już i tak wystarczająco długi, muszę go jeszcze trochę skrócić. No i co? I w kolejnym materiale zajmiemy się tymi wszystkimi zadaniami z dziennika. Myślę, że uda nam się dostać do Saida, że zajmiemy się tym... Wartą.
No i zobaczymy, co dalej. W międzyczasie pewnie nam się fabuła trochę pokręci do przodu. Może się coś od Saida dowiemy, skoro i tak musimy do niego iść. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam Was do dołączenia na Discorda, link macie w opisie pod filmem. I co? I to tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć.